Dobra, zaczynamy kręcić filmik na temat mikroskopu, takiego do zabawy z elektroniką. 37 megapikseli, 1080p, 60 fipsów, kupiony z AliExpressa i wysyłka nie była z Chin, tylko tym razem zamówiłem sobie z Hiszpanii, czyli z Unii Europejskiej. Dzięki temu żadnych opłat nie naliczyli mi za tą przesyłkę. I powiem wam tak, przesyłka była zamówiona 2019.09.16 o 23.00 zamawiałem i doszło mi to dzisiaj 25 września. Czyli dosyć szybko to przyszło z Hiszpanii. Tutaj są nawet informacje o wysyłce. I tak, teraz cena 520 zł plus wysyłka chyba ile? 45 zł. 45 zł. Razem nie wyszło dokładnie 566 zł za zestaw. Zaraz zobaczymy. Tutaj jest opis produktu. Opis produktu, specyfikacja, przetwornik Panasonica. I co my tak mamy? Pakiet. Jednorazowy aparat mikroskopu, jednorazowy zasilacz. Mam nadzieję, że mi dali europejski. Jeden kabel USB, jeden HDMI, dysk z oprogramowaniem, pilot do zdalnego sterowania, jednorazowy 8 giga. Kartę, wow, fajnie. Jeden razy podstawa stołu, jeden razy 130 razy obiektyw, jeden razy 56 lampa LED do oświetlenia jakichś tam płytek, które sobie będę pod ten mikroskop podkładał. I to wygląda coś takiego. Taki zestawik. Kinsa, Full HD wideo kamera, HDMI plus USB, 1080p, 60 fipsów. No i tu mamy cały zestaw, czyli jest zasilacz, ta cała kamerka, pilot, kabel USB, HDMI. I tak wygląda ten stojaczek. Fajna sprawa. Cały ten obiektyw, który się podłącza do tego. Lampa LED. No i te obrazki, jak to wygląda po podłączeniu tam pod jakiś monitor. No i co? No i zacznijmy rozpakowywanie. Mam nadzieję, że wszystko będzie całe, nie poobijane, tak jak na niektórych tam widziałem w opisach, że goście dostali tam coś pęknięta podstawa była i tak dalej. Kurier GLS. GLS, dokładnie tak jak teraz tu widzicie, przywiózł tą paczkę. GLS-em było to ta cała logistyka rozprowadzana. I co jeszcze wam powiedzieć na temat tego mikroskopu? No chyba tutaj już widzieliście, jak to wygląda, ile kosztuje. No 566 zł za taki zestaw. Zobaczymy, jak to się sprawdzi po podpięciu pod 4K telewizor z HDMI. No i też jak się sprawdzi z OBS-em w nagrywaniu przez USB-ka. Lecimy z tym koksem. Postaram się jakoś to tak z nad kamery rozpakować. Zobaczymy, jak to wygląda po wyciągnięciu. Na razie to będzie samo odpakowanie, nie będę tego podłączał i testował. Tylko zobaczymy. Na szczęście nic nie jest zamoczone. I mamy naszą paczuszkę piękną. Najpierw wyciągnę to, co my tu mamy. Kabel HDMI, ładnie zapakowany. Lenovo. Taki nie blister, ale taki opakowany z folii. No.
nam ostrość lepszą. Lenovo kabel HDMI, czyli jest kabel HDMI. Tutaj coś mamy, jakąś kartkę. Wkładamy na bok. Co my tu mamy w tym pudełku? W tym pudełku mamy, o, lampa LED. Lampa LED. I powiem wam teraz taką ciekawostkę. Te lampy LED, gdzie to od drugiej strony wygląda coś takiego. Staram się przekręcić i wyciągnąć tą lampę. Ok, tu się wyciąga się przez takie ten. Taka ma. Zobaczmy najpierw może, co na niej pisze, żebyście wiedzieli. Postaram się wam to jak najlepiej pokazać, bo no, chyba mało jest polskich filmików na ten temat. Tu się reguluje intensywność od 0 do 100. Without electricity flash. Co to może znaczyć? Czy ona ma pod kątem diody? Dokładnie. To chciałem wam powiedzieć. Zauważyłem kiedyś na takim jakimś filmiku, że jest taki motyw, jeżeli mamy te właśnie lampy LED i są diody prostopadle do, jakby to powiedzieć, do przedmiotu, wtedy całe światło odbija się do kamerki, no i mamy problem z takimi jakimiś różnymi przebarwieniami i tak dalej na obrazie. A tutaj są diody pod kątem. Nie wiem, ile to może być, 30 stopni. Czy to będzie widać? Widać chyba, nie? Są pod kątem. Super sprawa. Nie powinno być takich refleksów. O, tak się to powinno chyba poprawnie nazwać. Refleksów na obrazie z kamerki. Zarąbista sprawa. No i jest europejska. No, skapnęli się, że zamawiałem chyba z Polski. Także lampa LED jest. Nawet teraz mógłbym ją podłączyć pod 220. Bo mam tutaj listwę, podłączę ją, zobaczymy, jak to w ogóle chodzi. Damy ją na minimum, chyba na minimum. Zobaczymy, jak ona działa. Podłączyłem ją pod 220. Tak, trzeba ją jeszcze najpierw włączyć. Jest przycisk. Ok, teraz mam na minimum. O kurczę, na maksa, ładnie daje, powiem wam, że mocna jest. Myślałem, że to jest trochę słabsze, a to jest, o kurczę, no, mocno daje, nie powiem. Myślałem, że słabiej to oświetlenie LED daje, ale daje mocno. Super, lecimy dalej. Kurde, ciężkie to jest, no. Tu już coś zważy sporo, chyba całe opakowanie. Staram się jakoś wyciągnąć. Tak, żeby dostać się do głównej paczki. Tak, tu jest, no, cała zawartość. Zobaczmy, co my tu teraz mamy. Tą resztę całą. Zapowiada się fajnie. Naprawdę zapowiada się superancko. Więc cały sprzęt. Oprogramowanie, płytka do jakiejś tam pewnie aplikacji, która obsługuje tą kamerkę. Mała. Czy ja mam w laptopie? Mam. Na szczęście mam. Kurde, będę musiał sobie zrobić obraz i wrzucić na jakieś, nie wiem, chomikuj.pl, żeby sobie potem to móc ściągnąć jakoś i zamontować. Pilocik. Pilocik malutki jest. Ostrość. Pilocik jest taki. Mamy tutaj power mode. Jakieś tam, nie wiem dokładnie jeszcze, o co chodzi. Lewo, prawo, góra, dół. OK. Menu, tryb aparatu i tryb kamerowania. Pewnie jest na bateryjki. Dokładnie jest na bateryjki.
Aha, na te. CR chyba. 2055 czy jakoś tak. Jakby udało się tu upchnąć malutkiego paluszka jakiegoś, to by było lepiej, bo są bardziej dostępne, ale u mnie w kiosku takie baterie będą. Nie wiem, to chyba są 3-woltowe takie baterie. Na 3 V. Także jest pilocik. Tak się prezentuje. 10 minut nagrywania i tu mamy diodkę. Ok, spoko. Zasilacz. Zasilacz dali mi europejski. Hurra! Super. No i wtyczka bolec. Trochę jest krzywy. Nie wiem, czy to będzie widać dokładnie. Trochę bolec taki wygięty jest. No ale najważniejsze, żeby działało. I parametry tego zasilacza. AC 240-50, output 12 V, 1 A. Czyli 1000 mA. 1 A pobiera ta kamerka. Całkiem spora na kamerkę. Tutaj co to było? Rozpakowane kamer. A, pilot. Dobra. Pilot. Obiektyw. Do obiektywów przejdziemy zaraz. Tu jest już, widziałem, że kamerka. Zostawimy sobie na sam koniec. No tu będziemy mieli jeszcze co? Kabel USB do podłączenia kamerki. To już Wam nie będę tak pokazywał. Tu już są takie części do tego stojaka. Ja sobie je na bok podłożę. Tutaj też jest część od stojaka. To zaraz do tego dojdziemy. Na razie to i to odłożę na bok. Skupimy się na końcu. Rurka z gwintem na dole i na górze. Rureczka. No i co? I to najcięższa to jest ta podstawa. Tak. Najcięższa jest podstawa, to już jest wszystko. Zrobimy tak. Złożymy sobie najpierw podstawę, stojak cały z tym wszystkim. I na końcu będę sobie podłączał tą kamerkę. No, podstawa waży, ona jest. Nie, to jest chyba jakiś taki stop metalowy. A po boku jest plastik. No. Czyli będzie może chociaż grzać hotem na tym czarnym. I z boku mamy co? Jakieś otwory. Nie wiem dokładnie po co. Może ktoś tam przewidział sobie już Chińczyk jakieś podłączenia czy coś na USB-ka albo zasilanie. No widać, że są jakieś otwory do czegoś tam skonstruowane, że będzie można co, kabelki pociągnąć? Cable management, czy jakoś tak to się teraz modnie nazywa? Rurkę sobie przykręcimy. Mam nadzieję, że w dobrej kolejności to wszystko będę robił. No wreszcie normalny stojak, super, fajnie. Teraz tu mamy w takim woreczku mocowania do tego wszystkiego. Ile? 13 minut już nagrywam. W tym woreczku mamy takie oto części. Zaraz do tego spróbujemy dojść, do czego one są dokładnie. To sobie położymy tutaj na górę. I teraz najważniejsza część tego stojaka do mocowania kamerki, czyli takie coś. Takie coś. I poczekajcie, teraz muszę pomyśleć, jak to zamontować. Jedna będzie na pewno tu blokowała. Są trzy aż tam. Na razie. Dobra, zobaczmy w ten sposób. Ja to nałożę tutaj. Tak, tu będzie jedna ta do regulacji.
Ale czy mogę zablokować jedną tutaj śrubą tą? Dobra, ten jest zbytnio, nie pasuje chyba. Zobaczymy tą. Tak, ta pasuje elegancko. Dobra, mamy. Mamy to. Czyli tym sobie zablokuję z tyłu. Mniej więcej tak. I mam już podłączony mniej więcej stojak, do którego teraz na samą górę taką jakby zaślepkę założę. I zostały co? Dwie śrubki. Dobra, kumam. Jedna pójdzie na pewno do blokady obiektywu. Jedna jest do blokady obiektywu. Ale to chyba nie będzie ta. Będzie ta mniejsza. Tak. Zobaczmy, czy wystaje. Zobaczę. No, wystaje. Ok. Dobra. I teraz mi zostało tylko coś takiego. I to chyba będzie taka jakby podkładka blokująca ten cały, jakby to powiedzieć, statyw, czyli mógłbym to wyjąć, nałożyć tą. Nie, teraz nie nałożę, musiałbym wykręcić tą na górze, nałożyć to. To wejdzie? Czemu nie chce wejść? Chwila, muszę tutaj luknąć. Aha, są zadziory. Są zadziory na gwincie. Nie, to będzie widać. Dobra. Był zadzior na gwincie i po prostu nie chciało wejść. Czyli sobie to ustawię mniej więcej. To jest chyba do blokady takiej. O. Nie wiem, taka podkładka. Dobra, nałożone. Troszeczkę dam wam wyżej. Mogę pokazać wam, jak wygląda wkręcanie tego. Nie, no na proszę. Dobra, to jest zrobione? No. I lecimy dalej z koksem. Została mi... Został mi obiektyw. I... sama kamerka. Zaczniemy od obiektywu. Obiektyw jest chyba na... jedną z bardziej ciekawych części. I w ogóle się zastanawiam, czy taki obiektyw mógłbym sobie podłączyć pod inne sprzęty. Zaraz w ogóle do tego dojdziemy, bo mam kilka ciekawych pomysłów do wykorzystania tego wszystkiego. Bo być może się okaże, że taki obiektyw będzie fajnie współpracował. Kurde, jakbym otwierał jakąś tą do pistoletu, lufę. No, trochę waży. Na pewno jest to metal i szkło. Sam obiektyw wygląda tak. Czy można regulować? Tak, można nim kręcić. Czyli to jest ta regulacja od iluś tam do 130 razy powiększeń. Można nim kręcić tutaj. Kręci się między tym a tym. Ten cały tu, między tym a tym. Czyli tu wkładamy jakby obiektyw, którego sobie blokujemy śrubką. Aha, czyli teraz mogę sobie obracać. Widzicie? Ale piszczy też. Oj, będę musiał to naoliwić. A mam smar akurat. Mam smar. Smar mam. Chyba jeden z takich. Dobry to jest smar. Tawot maszynowy. No akurat się przyda. Czyli rozumiem, tamta ta podkładeczka jest po to, żeby można sobie zablokować na pewnej odległości
i operować na lewo i prawo. I też można operować sobie tutaj pokrętłem góra-dół. Fajne, fajne, naprawdę. Tutaj jeszcze będę musiał sobie tutaj wyrobić tą śrubę, żeby ona mi fajnie blokowała to. A najlepiej jak sobie ustawię to w ten sposób, to wtedy będę mógł sobie kręcić tutaj tym całym obiektywem w regulacji. Ciągnijmy go jeszcze. Więc tak wygląda, tu ma na górze też zaślepkę bodajże. Wszystko jest fajnie zabezpieczone. Dokładnie, jest taka dziura. Duża dziura jest. A tu mamy same szkło już. Jestem ciekawy, czy ten obiektyw, bo mam kilka pomysłów do wykorzystania go z telefonem, czy do przełożenia do telefonu będzie fajna jakość, na przykład na wyjściu HDMI, bo mam akurat takie telefony z wyjściem HDMI. To się okaże, to zobaczymy, czy da się go podłączyć do takiego mikroskopu, który mam też z AliExpressa, o mycie, na przykład zamiast tutaj. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To są na razie takie pomysły. Potem zobaczymy. Na razie go sobie. Tu jest oczywiście gwint do mocowania w kamerce. Zaraz do tego dojdziemy. I teraz wyciągam samą kamerkę, żeby zobaczyć, jak ta kamerka wygląda. Wziąłem kolor szary, a jest szary i czerwony. Także tak wygląda nasza piękna kamera Akinsa, która ma przyciski Power, Zoom chyba OK, tryb jakiś, moda. Dojdziemy do tego, dioda musi być jakoś to tak umiejscowiona, żeby pilotem móc sterować. No i z tyłu mamy DC12V. USB, HDMI, slot na kartę pamięci. Jest karta? Właśnie, o karcie zapomniałem. Jest. Karta jest jaka? Micro SD HCIV Kingston 8 GB. Jaka klasa? 10. Klasa 10. Czyli jest karta. Zapomniałem o niej. Była włożona do kamerki. No i co? I tutaj mamy zaślepkę. Tu się pewnie wykręca. Dobrze, mówię, wykręca się. I cały tutaj ten matrycę. Ciekawy jestem, jaka jest elektronika w środku. Ktoś gdzieś na AliExpressie zrobił zdjęcie rozebranego jakiegoś tam mikroskopu. I wiecie co było? Jakieś małe oszukaństwo, że na stronie pisało, że ma super jakieś tam parametry, a się okazało, że to ma tam niecałe 2 megapiksele. I wy jesteście na jakiejś takiej taniej matrycy jakiejś, nie wiadomo jakiej. Tak wygląda to wszystko po zamocowaniu. Zarąbiście. Nie mogę się doczekać, aż to wszystko już sobie podłączę. To też pokażę na innym filmiku, w ogóle wrzucę też filmiki pewnie, jak nagrywa wideo ta kamerka, jakieś tam roboty pod płytką. No i co? No i można to zamontować sobie już śmiało. Powoli zbliżam się już do końca. O.
Teraz mam to tak zamontowane. I to chyba na tyle. Bo mi to już nagrywa. Ładnych parę minut. Tak, kończę. Macie pytania, to piszcie w komentarzach.